Nazywam się Barbara Chmielewska. Pracuję w Bibliotece Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jak każdy bibliotekarz, interesuję się wszystkim po trochu. A to sprawia, że nigdy się nie nudzę i codziennie odkrywam piękno otaczającego nas świata. W świecie wydawniczym toczy się dyskusja, czy powinniśmy decydować o kupnie lub lekturze książki na podstawie okładki. Książkę Ito Ogawy, Kameliowy sklep papierniczy, wybrałam właśnie ze względu na okładkę. Przypomina mi ona rysunki Jeana-Jacquesa Sempego, znanego Państwu chociażby z Przygód Mikołajka. Wybrałam książkę po okładce i nie rozczarowałam się co do treści. Akcja powieści rozgrywa się w Japonii, w nadmorskiej miejscowości Kamakura. Główną bohaterką jest Hatoko, przez swoich przyjaciół i znajomych pieszczotliwie zwana Popo. Kameliowy sklep papierniczy jest miejscem, w którym nasza bohaterka Popo pracuje. Zajmuje się ona mianowicie według długoletniej rodzinnej tradycji pisaniem listów na zamówienie. Japonia może się nam kojarzyć z chaosem, z szybkim tempem życia. Okazuje się jednak, że jest też inna strona Japonii. Ciepła, rodzinna, bardzo towarzyska, gdzie podziwia się wspólnie kwitnący kwiat wiśni. Wszystko to składa się na interesującą, intrygującą opowieść o tym, jak ważne są relacje, jak ważna jest pamięć o bliskich, o tych, którzy już odeszli, a także jak ważne jest wspólne świętowanie i przy tym wspólne jedzenie. Kameliowy sklep papierniczy z całą pewnością przydałby się nie tylko w Japonii, ale także w Polsce. Pomogłoby to nam na pewno uświadomić sobie, jak ważne są relacje z naszymi bliskimi, jak ważna jest sztuka formułowania wypowiedzi i przelewania ich na papier, ale też jak ważna jest sztuka rozmowy na co dzień. Polecam Państwu książkę Ito Ogawy, Kameliowy sklep papierniczy w tłumaczeniu Alicji Kanieckiej. Książkę znajdą Państwo w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w wolnym dostępie w dziale Literatura.